My tu chcemy Państwu coś pokazać absolutnie niezwykłego. Proszę zobaczyć, tutaj coraz więcej Ukraińców, coraz więcej mieszkańców Lwowa przychodzi, aby wspierać demonstrujących. No i proszę, pojawiła się para młodych, która pozuje teraz do zdjęć z flagą Ukrainy. No to też taki wyraz poparcia dla tych osób, które walczą o to, aby odsunąć administrację Wiktora Janukowycza od władzy. Tuż pewnie po ślubie para młodych się tutaj pojawiła. Kilka zdjęć i pewnie będą wracali na wesele, ale tu oczywiście zostają demonstrujący, którzy, jak mówiliśmy, teraz okupują budynek administracji obwodowej we Lwowie. Te demonstracje właśnie w tej części Ukrainy, przejmowanie kolejnych budynków rządowych jest o tyle ważne, że daje nową energię dla demonstrujących na Majdanie. Ci ludzie tego nie ukrywają. Dwa miesiące stania na takim mrozie robi swoje. No i teraz od kilku dni widać, że cała Ukraina bardzo powoli także dołącza do tych, którzy demonstrują na Majdanie. Zresztą tutaj tak naprawdę jest takie zaplecze bezpośrednie. Jeśli ktoś chce coś wysłać do Kijowa lub sam pojechać, to zgłasza się właśnie tutaj i otrzymuje kompleksową pomoc. Ci ludzie tutaj na barykadach oczywiście bardzo dużo mówią także o tej wczorajszej propozycji, która padła z ust prezydenta Ukrainy. Propozycji, aby to właśnie Arsenij Jaceniuk, lider partii Batwiszczyna, został premierem, a wicepremierem Witalij Kliczko. I tu nikt nie ma wątpliwości, że to jest pomysł, który ma skłócić liderów opozycji, że to jest pomysł, który ma dać jeszcze trochę czasu Wiktorowi Janukowiczowi, że to jest tak naprawdę gra na czas. Ale ci ludzie, widząc i słysząc te propozycje, także mają świadomość, widzą, że prezydent Janukowicz robi kolejny krok jakby w kierunku odejścia od władzy. Skoro chce ją przekazać opozycji, no to być może będzie taki moment, w którym sam zrezygnuje z bycia prezydentem, choć oczywiście wiara w to, że nastąpi to jakoś szybko, jest tutaj raczej niewielka.